Mam ze sobą już ponad 2 miesiące nagrywania i publikowania całkiem sumiennie programu cyklicznego. Postanowiłem więc spróbować jakiegoś dłuższego formatu, w którym będziemy mogli nad pewnymi tematami trochę dłużej podyskutować. Jakiś czas mi zajęło wymyślenie nazwy tego cyklu programów, które będę tutaj robił. Wcześniej możecie pamiętać, że był tygodnik, w którym tam ślamazarnie komentowałem jakieś bieżące wydarzenia. Był też jeden czy dwa programy Kij Szprychy, w których zajmowałem się tak trochę bardziej takimi kontrowersyjnymi tematami. Tam też było jakiegoś takiego dużo jadu wpijanego. Natomiast teraz chciałbym, żeby te programy były przygotowane jakoś tak bardziej merytorycznie i żeby tu była jakaś taka normalna dyskusja, a nie jakieś zacietrzewienie się i wytykanie jakichś tylko i wyłącznie wad. No i właśnie stąd pojawił się pomysł na kolaż przemyśleń, bo właśnie tutaj będę prezentował Wam swoje przemyślenia na tematy okołokolarskie. Oczywiście mojemu sercu najbliższe jest kolarstwo górskie, więc zacznę od kolarstwa górskiego. Na początek chciałem się zastanowić nad tym, czy szeroko pojęty mainstream mediowy i popularyzacja kolarstwa jest tak naprawdę jemu konieczna. Oczywiście będę tutaj głównie mówił o kolarstwie górskim, dlatego że w jakichś tam głównych mediach kolarstwo szosowe jakoś tam już sobie zaistniało. Odkąd pamiętam, to zawodnicy cross country i zawodnicy na maratonach zawsze mówili głośno o czymś takim jak medialność zawodów, medialność wyścigów i chcieli, żeby te wyścigi właśnie, na których oni startują, miały jak najszerszy zasięg właśnie medialny. No i ciężko się im dziwić, dlatego że dzięki szerszym zasięgom jest coraz więcej sponsorów przy kolarstwie. Jeżeli jest relacja jakaś w telewizji, albo w radio, czy w jakiejś dużej gazecie, no to zawsze to fajnie wygląda dla sponsora. Tylko czy na pewno to tak jest do końca różowo i czy za pieniędzmi, za sponsorami idą same zalety? Moim zdaniem nie do końca, dlatego że zawodnicy muszą sobie zdać sprawę także z pewnych zobowiązań, które wynikają dla sponsorów, kiedy już przychodzą coraz większe pieniądze. Wielu zawodników w kolarstwie górskim, zresztą zawodniczek też, cały czas funkcjonuje w oparciu o taki system, że ich pracą jest kolarstwo, treningi i przygotowanie się do zawodów. Natomiast już któryś raz to powtarzam, że w XXI wieku kolarz jest jak mała firma i tak naprawdę jeśli jest taką małą firmą, no to powinien wykonywać trochę więcej rzeczy niż tylko ten trening i tylko to przygotowanie, no bo kolarz nie może teraz w dzisiejszych czasach obyć się bez social mediów i albo będzie robił to sam, albo musi do tego wynająć agencję, ale jakby kontakt i bycie cały czas w styku z fanami, z kibicami, no to jest teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. I tak naprawdę obecność kolarza właśnie w tak zwanym mainstreamie jest jak najbardziej okej, bo tam faktycznie tych pieniędzy jest znacznie więcej niż w jakichś tam branżowych mediach czy w branżowych sponsorach. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że są to naprawdę solidne zobowiązania zarówno wobec sponsora, ale też wobec kibiców. I tutaj trzeba się też na chwilę zatrzymać, bo trzeba pamiętać o tym, że wchodząc do tak zwanego mainstreamu zyskujemy większy fanbase, mamy więcej kibiców i to nie są już tacy kibice, których ma się na tym poziomie powiedzmy kolarstwa i ludzi związanych z kolarstwem. Dlatego, że wchodząc do tak zwanego mainstreamu wchodzimy poziom wyżej i musimy być gotowi na to, że będziemy obcowali z kibicami i z fanami, którzy nie znają się na tym kolarstwie i go często nie rozumieją. Dlatego trzeba im je bardzo solidnie i łopatologicznie tłumaczyć. Zapewne pamiętacie, kiedy do internetu wskoczyły zdjęcia Bartosza Huzarskiego po jednym z etapów Tour de France, gdzie pokazywał swoje okablowane nogi. No i dla nas to jest jakby widok normalny i przechodzimy wobec tego jakoś tam obojętnie i nawet to zdjęcie do tych mainstreamowych mediów wypłynęło po kilku dniach, albo nawet po tygodniu od czasu, kiedy zostało ono opublikowane i jakoś takiej wielkiej burzy w takich kolarskich internetach to nie wywołało. Okej, no to były kolejne okablowane nogi,
wszyscy to zobaczyli, lajkowali i tak dalej. Natomiast kiedy to zdjęcie trafiło już do mainstreamu, no to odezwali się ludzie, którzy właśnie nie znają się na tym kolarstwie i nie wiedzą, o co tam dokładnie chodzi. Były komentarze, że o Jezus, jak to w ogóle wygląda, jakie to ohydne. No z tym się ciężko nie zgodzić, bo to nieładnie wygląda. Ale też zacząłem to mówić, że to pewnie od koksowania i tak dalej. No i tutaj właśnie jest ten problem, że wchodząc do tego mainstreamu, kolarz musi się przygotować i być gotowym na takie właśnie komentarze i nie ma co się na to obrażać, po prostu tak to funkcjonuje. Ludzie, którzy nie rozumieją naszej dyscypliny sportu, mogą po prostu w taki sposób reagować i podobnie będzie w przypadku jakichś niepowodzeń na wyścigach i słabych wynikach sportowych. Bo jeżeli na przykład polscy zawodnicy jadą na jakieś mistrzostwa świata w przełajach czy gdziekolwiek i wyniki z takich zawodów wypłyną do jakichś ogólnych mediów typu tam, nie wiem, Sportowe Fakty, Sport Onet i tak dalej, to wystarczy zajrzeć w komentarze, no i tam jakby jest jasno powiedziane, że po prostu pojechali sobie na wycieczkę i są słabi. No i podobnie zresztą było ostatnio w przypadku zimowych igrzysk olimpijskich. Ludzie nie komentują w ten sposób wyników sportowych dlatego, że chcą komuś zrobić przykrość i dowalić komuś. Oni po prostu tego sportu nie rozumieją i cały problem polega na tym, że warto właśnie ludziom ten sport tłumaczyć i pokazywać, jak on wygląda od zaplecza, od tej drugiej strony. I do tego właśnie są social media. I przy umiejętnym wykorzystaniu właśnie social mediów do komunikacji z kibicami, z fanami kolarstwa, czy też z uczestnikami imprez rowerowych, można wiele zyskać, ale trzeba pamiętać od początku prowadzenia tych profili, że kiedyś możemy się komunikować do ludzi mniej związanych ze sportem i trzeba pokazywać jakby wszelkie aspekty tego kolarstwa. Tutaj już któryś raz z rzędu też odniosę się do tego, jak w mediach społecznościowych funkcjonuje Maja Włoszczowska. Dlatego, że to jest ciekawy przykład ostatnio, bo możemy zaobserwować teraz Maję w programie TVN Agent Gwiazdy. No i tutaj obserwując jej profile w mediach społecznościowych można wysnuć ciekawe wnioski, no bo Maja dotychczas raczej publikowała same jakieś sportowe zdjęcia z treningów, z tego jak się przygotowuje do sezonu i tak dalej, i tak dalej. I ten content idealnie trafił do jej fanów, do kibiców kolarstwa. Lajki tam pod tymi zdjęciami szły na setki, czasami pewnie na tysiące. No a teraz trzeba zaobserwować to, co dzieje się przy zdjęciach z programu Agent Gwiazdy, gdzie no te zasięgi są dużo mniejsze i lajkowanie tych zdjęć jest dużo, dużo słabsze. Wydawać by się mogło, że wielka telewizja, tutaj Splendor i tak dalej. Natomiast nie zawsze to tak działa, bo nie zawsze jakby te większe media są tak samo dobrze odbierane w internecie, w tych mniejszych społecznościach, które są już ukierunkowane na konkretną dyscyplinę sport. I dlatego właśnie uważam, że do osiągnięcia jakiegoś tam komercyjnego sukcesu wcale nie trzeba przenikać do tych mediów głównych, tylko skutecznie i umiejętnie poruszać się na tych mediach, które mamy do dyspozycji w danej branży czy w danej społeczności. Oczywiście przy pewnym poziomie sportu, tak jak tutaj wspomniałem o Maji Włoszczowskiej, no trudno jest uniknąć wchodzenia właśnie do tego mainstreamu. Wręcz jest to wymagane od społeczeństwa, od kibiców, żeby gdzieś taka zawodniczka zaistniała też dla szerszej publiczności. No i to jest bardzo fajne, bo Maja też wydała książkę, która może inspirować ludzi, którzy nie mają nic wspólnego ze sportem. A też ludzie, którzy zajmują się sportem, znajdą tam coś dla siebie. I taki sposób narracji jest w ogóle bardzo fajny. Cofając się kilka lat wstecz, można sobie łatwo przypomnieć o tym, jak Langteam organizował Puchar Polski w cross country i tam wtedy było bardzo dużo i bardzo głośno o tym, o medialności tych wyścigów. To podobnie było w cross country, jak i w maratonach. No i rozbijało się głównie o to, że w cross country nie szło zorganizować wyścigów Pucharu Polski, bo jeden z mogów była obecność TVP Sport bodajże, które życzyło sobie za zrobienie relacji z tego wyścigu chyba około 10 albo 15 tysięcy złotych i to były po prostu jakieś takie
króciutkie spoty w jakimś żenującym czasie antenowym i właśnie to jest jeden z tych przykładów, w których wykorzystywanie nowoczesnych technologii i social mediów właśnie dużo bardziej przerasta taką zwykłą telewizję, no bo jakby zasięg i skierowanie do konkretnego odbiorcy takiego przekazu w internecie jest dużo łatwiejsze niż w takim TVP Sport, w którym oglądalność pewnie byłaby kilkaset albo z 1000 do 2000 osób maksymalnie. Dlatego jeżeli organizujecie zawody albo jesteście zawodnikami, macie swoje teamy, to składając oferty sponsoringowe, pamiętajcie o tym, że z niektórymi sponsorami możecie dostać więcej pieniędzy, ale oni mogą od Was wymagać dużo, dużo więcej niż jakiś sponsor branżowy, który może Wam delikatnie pomóc w rozwoju Waszej kariery przy mniejszym jakimś obciążeniu, jeśli chodzi o Wasze zobowiązania wobec niego. I oczywiście nie chciałbym tutaj Was namawiać do tego, żeby iść na łatwiznę, tylko jakby o wyważenie tych proporcji, w których się chcecie realizować, bo pewnych rzeczy możecie nie być w stanie zrealizować i to Wam jakby może położyć kreskę na dalszym rozwoju kariery, bo jeden z większych sponsorów potem może puścić gdzieś famę, że no ten zawodnik jest spoko, robi dobre wyniki, no ale niestety kiepsko jest u niego z związywaniem się z jakichś tam założeń sponsorskich. Dlatego lepiej rozwijać swoją karierę w oparciu o te media, które już ogarniacie i z których narrację możecie kierować tak, jak wy chcecie. I podobnie jest z mediami, bo w mediach takich mainstreamowych, tych największych, nie wiem, w telewizjach, w radiach, oczywiście możecie zagościć przy jakimś dobrym wyniku i tak dalej, natomiast będziecie tam tylko i wyłącznie maskotką i chwilową ciekawostką. I jakby z tego pojawienia się Was w tych mediach niewiele może wynikać. A przy dobrym ogarnianiu mediów społecznościowych jesteście w stanie zrealizować sobie zamierzone cele, docierać do bardzo dużej społeczności i dzięki temu jakoś kreować swoją karierę i pokazywać sponsorom, że macie tutaj duży zasięg, jeśli chodzi o swoich fanów i możecie liczyć na jakieś dłuższe współprace, solidniejsze, no i jakoś tą swoją karierę monetyzować, bo chyba oprócz pasji i fajnego trenowania kolarstwa też chodzi o to, żeby mieć za co żyć i mieć co jeść. No i to by było na tyle. Z taką myślą Was tutaj dzisiaj zostawiam. Takie są moje przemyślenia na temat bycia w mainstreamie, jeśli chodzi o kolarstwo i o takim balansowaniu na tym, z tym mainstreamem. Jeżeli macie na ten temat jakieś ciekawe przemyślenia, no to oczywiście zapraszam Was do pola komentarzy i tam sobie może podyskutujemy jeszcze trochę na ten temat. A na dzisiaj to będzie już wszystko. To był pierwszy odcinek Kolażu Przemyśleń. No i cóż, jak tylko pojawią mi się jakieś nowe przemyślenia, to będzie kolejny odcinek. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.